W efekcie trwającego od wielu lat śledztwa w sprawie wyłudzenia podatku VAT przez suwalskiego przedsiębiorcę działającego w branży obrotu paliwami zatrzymano kolejne dwie osoby. Pierwsza z zatrzymanych, Alina S., miała w okresie od sierpnia 2013 do stycznia 2014 roku ukryć wspólnie z suwalskim przedsiębiorcą składniki majątku spółki w kwocie przekraczającej 646 milionów złotych. Druga kobieta to Agnieszka M., która od grudnia 2020 roku pełniła rolę obrońcy Dariusza M. Jej śledczy postawili zarzut przyjęcia na swoje rachunki bankowe w okresie od 2014 do 2021 roku kwoty bliskiej 10 milionom złotych, pochodzącej z przestępstw skarbowych. Agnieszka M. miała też przekazać na grecki rachunek biznesmena ponad 1 800 000 złotych i nabyć między innymi od spółki kontrolowanej przez swego mocodawcę 5 nieruchomości. Informacje o wielomilionowym wyłudzeniu podatku VAT przez suwalskiego przedsiębiorcę i zarazem ówczesnego prezesa lokalnego klubu piłkarskiego pojawiły się pod koniec grudnia 2016 roku, kiedy biznesmen po raz pierwszy został zatrzymany. Chodzi o wyłudzenia na znaczną kwotę, informowała wówczas prokuratura i precyzowała, że to ponad 80 milionów złotych podatku nienależnie uzyskanego przez firmy z branży paliwowej w latach 2013 i 2014. Sprawa miała być rozwojowa i taka się okazała. Mimo upływu lat jej końca wciąż nie widać. Do tej pory śledczy dokonali zabezpieczeń na kwotę blisko 80 milionów złotych, a we wszystkich wątkach postępowania zarzuty usłyszało ponad 200 podejrzanych, poinformował w wydanym komunikacie Paweł Sawoń, zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku. Jak podał, ogółem skala uszczupleń podatkowych według śledczych wynosi ponad 1 000 000 000 złotych. Zabezpieczone w kraju i za granicą mienie ma łączną wartość niemal 80 milionów złotych, a na liście nieruchomości są między innymi dwie luksusowe wille z basenami położone na jednej z greckich wysp. Zabezpieczono też udziały w dwóch nieruchomościach gruntowych o powierzchni blisko 1,5 hektara położonych na tej samej wyspie i przeznaczonych pod zabudowę turystyczną, a także udziały w greckiej spółce deweloperskiej.